Nie będę ukrywał, że nie czuję się najlepiej. Po pierwsze, dlatego, że za oknem jest jakieś 640 stopni Celsjusza, myślę. Co w sumie pasuje do książki, o której dzisiaj będę mówił. Natomiast głównie, właśnie czuję się źle z powodu książki, o której dzisiaj będę mówił. Jakiś czas temu nagrałem film o moich 10 ulubionych książkach niefantastycznych. I tam pojawił się przynajmniej jeden, jeden pamiętam, bardzo zasadny komentarz, mówiący, że no osoba, którego pisała, była zaskoczona na tym, że na tej liście nie ma na wschód od Edenu, była przekonana, że będzie ta książka i że będzie Szogun. Taki był komentarz. Um, I tutaj kwestia jest taka, że nie wiem, czy to powiedziałem w tamtym filmie, kiedy robię rankingi, raczej staram się nie umieszczać dwóch tych samych dzieł od jednego autora. Um, a na tamtej liście były grona gniewu Steinbecka. Natomiast uznałem, że no, książka tak wielka jak Na Wschód od Edenu chyba zasługuje na osobny film na kanale. Tym bardziej, że jedyne, co ja o niej powiedziałem, jest zawarte w podsumowaniu któregoś miesiąca, chyba z dwa lata temu. Więc warto byłoby chyba nagrać jakiś osobny film. Um, sytuacja z tą książką jest dosyć nietypowa, bo. I ja mam takie przeświadczenie, że to jest faktycznie najlepsza książka Steinbecka, natomiast to nie jest moja ulubiona książka Steinbecka. Moje ulubione książce tego autora film już nagrałem, jest film o Gronach na kanale, ale wydaje mi się, że to, to nie jest aż tak dziwna sytuacja. To znaczy często chyba jest tak, że macie no powiedzmy albo pisarza, albo aktora, reżysera, którego bardzo lubicie i zdarza się tak, że wasza ulubiona rola, wasz ulubiony film, książka, serial od danego twórcy... To pewnie nie jest coś, co byście obiektywnie nazwali najlepszym. Zakładam, że są jakieś osoby, które uwielbiają Markeza, ale na przykład 100 lat samotności to nie jest ich ulubiona książka Markeza, ale wydaje mi się, że ciężko byłoby im się kłócić z tym, że to jest właśnie najlepsza książka tego autora. E, mam na studiach kumpla, którego ulubionym filmem Nolana jest Tenet. E, I jakby nie gadałem z nim o tym w ten sposób, ale zakładam, że on nie uznaje Tenet za najlepszy film Nolana, mimo że jest jego ulubionym filmem tego reżysera. I trochę ja tak mam właśnie z Na Wschód Od Edenu. Uważam, że dla twórczości Steinbecka ta książka jest pewnie czymś porównywalnym do 100 lat samotności Markeza. Więc pogadajmy sobie o tej książce, która jest no niesamowita i nie będę tego ukrywał. Na Wschód Od Edenu ukazało się we wrześniu 1952 roku, i to jest książka która w takim ogólnym patrzeniu, czy to krytyków, czy to czytelników po prostu, jest uznawana za opus magnum Steinbecka, za jego najważniejsze, największe, najbardziej doskonałe i chyba też najbardziej osobiste dzieło, patrząc na to, co Steinbeck chciał tą książką powiedzieć i co chciał tą historią osiągnąć. Sam Steinbeck raczej myślał o tej książce jako o swoim najlepszym dziele, co też da się wyczuć, czytając list, który napisał do swojego przyjaciela po skończeniu pisania, w którym to Mówi on, że ta książka zawiera wszystko, o czym on kiedykolwiek chciał napisać, wszystko, co kiedykolwiek chciał umieścić w książce. Używa nawet takiego zdania w kontekście tej książki jak This is the book, co mówi nam dość dużo, jakim do jest stosunek. E, bo kiedy mówicie o jakiejś książce po prostu, e, to, to mówicie This is a book. Natomiast to D mówi, ma taki wydźwięk, takie zastosowanie, e, które wskazuje nam na ogromną. Wagę tego dzieła, że Steinbeck myśli o tej książce jako o tej jednej doskonałej książce w swojej twórczości, która definiuje jego karierę. I faktycznie to wydaje się bardzo osobista historia, patrząc na to, na to, w co Steinbeck wierzył. On miał takie podejście, że, reasumując to wszystko, co dzieje się w ludzkim życiu, ten nasz końcowy etap będzie się sprowadzał tylko do jednego pytania: czy byliśmy człowiekiem dobrym czy złym? I myślę, że w dużym stopniu II wojna światowa wpłynęła na Steinbecka w ten sposób. I Steinbeck. W mojej opinii chciał po prostu napisać książkę, w której pokazuje człowieka jako istotę, która ma możliwość podejmowania decyzji, która na przestrzeni całego swojego życia może sama zdecydować, czy chce być człowiekiem dobrym czy złym. I być może to, co teraz mówię, brzmi odstraszająco, szczególnie jeżeli dorzućmy do tego to, że ta książka ma sporo biblijnych odniesień, szczególnie że sam tytuł został no, wprost wyciągnięty z księgi rodzaju tytułów, głowy Steinbecka było kilka. Jedno z pierwszych, jeden z pierwszych tytułów, który mu do głowy przed to podobno miała być Dolina Salinas. Co zresztą też nam pokazuje, jak bardzo personalna to jest książka, bo Dolina Salinas jest miejscem akcji tej książki, ale Salinas to jest też miejsce, gdzie Steinbeck się urodził. Natomiast koniec końców, na wschód od Edenu, to jest tytuł, który jest wprost wyciągnięty z księgi Rodzaju. Konkretnie z tego y, fragmentu o Kainie i Ablu, co też jest bardzo istotne w tej książce. Tam jest taki fragment, po czym Kain odszedł od pana i zamieszkał w kraju Not na wschód od Edenu. Więc to wszystko brzmi tak dość skomplikowanie, ciężko, monumentalnie. Natomiast uważam, że to jest książka, z której ciągle można się cieszyć. Nie mając tego całego bagaża kontekstów, nie analizując poszczególnych scen, uważam, że to jest po prostu bardzo angażująca, kompetentna historia w swoich własnych ramach. Zresztą sam Steinbeck chyba miał takie podejście, on gdzieś chyba kiedyś napisał czy powiedział, że książka i generalnie historia ma w sobie tyle wartości, ile tej wartości jest w stanie wydobyć czytelnik. I to jest coś w sumie pięknego, bo to jest książka, która działa jeżeli chcecie dłubać i analizować i myśleć, natomiast jeżeli chcecie po prostu przeczytać angażującą historię, angażujący dramat rodzinny, to uważam, że na tym polu na wschód od Edenu również działa po prostu bardzo dobrze. Na wschód od Edenu to Kronika rodzinna, gdzie obserwujemy losy trzech pokoleń rodziny Trasków, natomiast również fabularnie bardzo ważna jest rodzina Hamiltonów. Rozpoczynamy pod koniec XIX wieku, a fabularnie docieramy aż do I wojny światowej. Natomiast Steinbeck nie ma problemu, żeby się cofnąć i nakreślić nam losy innych bohaterów. Cofamy się nawet do czasów wojny secesyjnej. Jeżeli chodzi o jakiegoś rodzaju interpretację tej fabuły, to wydaje mi się, że najbardziej. Istotna jest znajomość przypowieści o Kainie i Ablu, bo dużo osób używa takiego stwierdzenia, że ostatnie pokolenie rodziny Trasków, które obserwujemy w tej książce, jest tym właśnie bezpośrednim odniesieniem się do tej przypowieści. Co też zresztą widać po imionach bohaterów. W Biblii mieliśmy Kaina i Abla, natomiast w tej książce mamy Kaleba i Arona. Natomiast ja bym użył takiego stwierdzenia, że to w zasadzie cała rodzina jest skażona tym piętnem kainowskim, na to się chyba raczej zwraca uwagę, natomiast podobne, podobnie trudne relacje widać e, pokolenie wcześniej, kiedy również mamy dwóch braci Adama i Karola. Oczywiście kiedy słyszymy sobie Adam, który tak naprawdę jest no, głównym bohaterem tej książki, e, to również nasuwa się nam, myślę, automatyczne skojarzenie z biblijnym Adamem, co mam wrażenie też jest wyczuwalne, ale jednak e, ten pierwiastek Kaina i Abla tam też jest bardzo bardzo odczuwalny. Też nie wydaje mi się, żeby to był jakiś specjalny problem przed lekturą. Myślę, że jednak przypowieść o Kainie i Ablu to jest coś, co kojarzy każdy. Myślę, że praktycznie każdy wie o co tam chodziło. Także to nie powinien być ogromny problem. Wydaje mi się, że większym problemem może być początek tej książki. Ja pamiętam, że ja z nim miałem problem, kiedy pierwszy raz do niej podchodziłem. Eee, za drugim razem ten fragment mi się bardzo spodobał, bo początek tej książki to jest kilku kilkunastostronicowy w moim wydaniu, który jest trochę mniejsze. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o format. Jest to kilkustrońcowy, bardzo bogaty, żywy i kolorowy, ale jednak opis Doliny Salinas. Eee, I myślę, że to też jest coś, co bardzo mocno wyróżnia tę książkę, szczególnie jeżeli porównamy ją sobie do Grona Gniewu. Grona Gniewu były dość e, oszczędne w opisach, dość konkretne. Jednak na wschód od Edenu jest książką dużo bardziej bogatą. Wydaje mi się, że zarówno językowo, jeżeli chodzi jak i jeżeli chodzi o opisy. Być może jest to po części spowodowane tym, że Steinbeck traktował bardzo personalnie miejsca, które opisywał, no bo, jak już powiedziałem, urodził się w Salinas, więc chciał tchnąć w to miejsce tyle życia, koloru, charyzmy, ile tylko mógł i uważam, że to się udało. Uważam, że jest to niebotycznie klimatyczna książka, jeżeli chodzi o opisy okolic. Bardzo ciężko się nie wczuć w ten kalifornijski, niejednokrotnie duszny klimat. Uważam też, że językowo to jest, no, przynajmniej z tych trzech książek Steinbecka, które czytałem, jego najlepsze dzieło. Steinbeck, szczególnie w tych dwóch wcześniejszych książkach, które czytałem, czyli w Gronach Gniewu, a także w, myszy, w Książce Myszy i Ludzie, pisał bardzo konkretnie. Natomiast tutaj język jest bogatszy. Natomiast ciągle uważam, że to nie jest trudna książka. To nie jest tak, że Steinbeck stosuje jakieś bardzo trudne konstrukcje. I przez to ucieka ta moc jego prozy, bo Steinbeck pisał bardzo mocno, bardzo konkretnie. I dlatego ból, emocje bohaterów były tak mocno odczuwalne. Tutaj to ciągle jest zachowane. Natomiast, jeżeli ktoś zwraca dużą uwagę na język, to myślę, że tutaj się będzie bawił dużo lepiej. No i też symbolik jest dużo więcej oczywiście tej biblijnej. W dużym stopniu, ale to też nie jest tak, że pozostałe książki Steinbecka są wolne od symboliki. Ona jest taka bardzo nienachalna, bym powiedział, ona bardzo pasuje do treści i nie wybija się z tej takiej realistycznej imersji. No bo pozostałe książki Steinbecka były takie bardzo przyziemne, realistyczne, nawet naturalistyczne w niektórych momentach. Natomiast kiedy dochodzicie na przykład do finału gron gniewu, który jest bardzo symboliczny, to to nie przeszkadza. Tutaj jest tego więcej. I jeżeli chodzi o mnie, to to ponownie nie przeszkadzało. Dla mnie niewątpliwie największym plusem tej książki są bohaterowie. I również to, jak oni dobrze łączą się z tym, co Stanek chciał powiedzieć, czyli właśnie tym, że człowiek ma wybór. Że na każdym etapie swojego życia ty możesz podjąć decyzję, która zmieni to życie. Że możesz być człowiekiem złym, który w pewnym momencie zacznie robić dobre rzeczy. Możesz być człowiekiem dobrym, który stanie się zły z czasem. I każdy bohater w tej książce. Wydaje się bardzo mocno odnosić do tego podejścia Steinbecka. Więc mamy bohaterów, którzy się zatracają, mamy bohaterów, którzy e, są w stanie odpokutować to, co zrobili źle. No i też mamy bohaterów e, całkiem sporo, którzy notorycznie szukają siebie. Szukają tego, w którym miejscu chcą się znaleźć, co robić. I być może dlatego ta książka tak uniwersalnie działa. No bo wydaje mi się, że każdy w naszym życiu, że znaczy w swoim życiu, nie w naszym, e, czegoś szuka. Że my jako ludzie ciągle jesteśmy w pewnym ruchu ciągle trwają pewne poszukiwania, nawet jeżeli nie do końca wiemy, czego szukamy. I tak jest z, z bohaterami tej książki. Wydaje mi się, że problem z nimi może być taki, i, i to mi chyba nawet ktoś kiedyś napisał w, w jakimś podsumowaniu całorocznym, że oni dla niektórych mogą się wydawać delikatnie przerysowani, że oni są takimi bardzo silnymi charakterami i być może, jeżeli ktoś um, traktuje tę książkę jako pewnego rodzaju biblijną właśnie alegorię, czy generalnie alegorię, to to nie będzie tak gryzło. Natomiast jeżeli ktoś porówna sobie bohaterów tej książki do tych takich naturalistycznych portretów, bardzo prostych uh, z innych książek, to być może ten taki delikatny się pojawi, szczególnie w postaci Katie. Katie jest osobą, uh, jest moją ulubioną postacią z tej książki, ale dla niektórych ona może się wydawać takim po prostu diabłem wcielonym, istotą zła. Natomiast wydaje mi się też, że Steinbeck w pewnym momencie zrywa z tym i, i, i daje, jednak nadaje jej pewną głębię i pokazuje ją z innej strony i pokazuje, jak pewne wydarzenia na nią wpływają. I to jest piękne w tej książce, że ona ma, wydaje mi się, że ze wszystkich książek Steinbecka najwięcej życia. Umówmy się, duża część książek Steinbecka, szczególnie tych najpopularniejszych, jak Grona Gniewu właśnie, czy Myśli i Ludzie, to nie są książki pozytywne. To są książki bardzo depresyjne, bo opowiadają o przykrych tematach. Te dwa tytuły akurat o oczywiście wielkim kryzysie i tym, jak ten wielki kryzys wpływa na prostych ludzi. I na wschód od Edenu, mimo bardzo charyzmatycznych bohaterów, którzy zapadają wam w pamięć na całe życie, to są fantastyczne postacie, które fantastycznie pasują do historii. A mimo tej charyzmy, mimo tych bogatych opisów, ogólnie fantastycznie określonego klimatu biblijnych odniesień, to ciągle jest książka raczej przykra. Um, powiedziałbym, że jest mniej depresyjna, mniej tak właśnie czysto depresyjna, niż na przykład grona gniewu. Jest tutaj miejsce na takie bardzo ludzkie momenty, takie momenty rozgrzewające, momenty lekkiego humoru, nawet, bo też w dużym stopniu ta książka jest opisem życia. A jak to zwykle w, no bywa w ludzkim życiu, czasami jest dobrze, czasami jest źle, to raczej nigdy nie jest zerojedynkowe. Podczas gdy w przypadku wymienionych przeze mnie już książek, Steinbeck chciał pokazać pewien obraz ludzi złamanych przez ten wielki kryzys i to, jak pewne wydarzenia, niezależne od tych ludzi, Wpływają na ich codzienne życie i jak to życie niszczą. Steinbeck fantastycznie kreśli relac relacje rodzinne, które są trudne. Wydaje mi się, że to też można traktować jako jeden z motywów przewodnich tej książki. To jest książka o trudnych relacjach rodzinnych, zarówno tych braterskich, jak i relacji ojciec-syn, matka-syn, mążona. To jest książka, mam wrażenie, pełna pytań, na które Steinbeck nie daje takiej bardzo prostej odpowiedzi. Wydaje mi się, że on trochę na modłe. Bohaterów tej książki, chcę, żebyśmy trochę poszukali i nie chcę dawać takich banalnych odpowiedzi. Steinbeck porusza również yy, tematy, które poruszał w swoich poprzednich książkach, bo to też jest książka o pracy to też jest książka o pieniądzach to też jest książka, która w bardzo prosty, ale uważam, że trafiający sposób pokazuje, że nie zawsze to, że ktoś ma pieniądze, sprawia, że jest mu w życiu lepiej niż tym, którzy tych pieniędzy nie mają. Mam takie poczucie, że ta książka jest historią bardzo uniwersalną. To znaczy jest jakiś powód, który sprawia, że od setek, nawet tysięcy lat, jakieś takie dziwnie, sycące, czy bardziej pociągające, słowo ludzi są historie o walce dobra ze złem. Bo to jest coś tak mocno zakorzenionego w naszej świadomości, w naszym człowieczeństwie, że bardzo ciężkie jest odrywanie tego od właśnie takich po prostu normalnych historii o ludziach. A w ogólnym rozrachunku, to jest historia o ludziach. To jest dramatyczna i przykra historia o ludziach, ale, ale w tym smutku jest takie osobliwe piękno, które bardzo pięknie, bardzo pięknie, bardzo ewidentnie jest widoczne w finale tej książki. Ja jeszcze nie spotkałem się z książką Steinbecka, która miałaby złe zakończenie. Zarówno myszy i ludzie, jak i grona gniewu mają kapitalne zakończenia, i tak jest też tutaj, które jest takim cudownym podsumowaniem wszystkiego, co wydarzyło się bohaterom do tej pory. I ponownie. Tak, jak myślę, względem tego, co Steinbeck miał na myśli, tworząc tę fabułę, jest takim daniem wyboru, daniem szansy. Być może w pewnych aspektach jestem nieobiektywny. Ja bardzo lubię sagi rodzinne. Jakoś tak zawsze dziwną radość sprawia mi znaczy radość, może złuchowo przyjemność. Przecież przyjemność to raczej radość. Natomiast zawsze lubię historię, gdzie śledzimy daną rodzinę przez ileś pokoleń i obserwujemy to, jak ta rodzina się zmienia, jak wartości w tej rodzinie się zmieniają jak rodzina dostosowuje się do nowych czasów i tutaj też to jest. I piękne jest to, że jak już powiedziałem, to jest książka, którą można odczytywać na takim bardzo podstawowym poziomie. I wtedy po prostu dostajecie angażującą, niesamowicie klimatyczną, świetnie napisaną sagę rodzinną, w której jeszcze można szperać. I ja nie lubię używać tego określenia, że wiecie, przy okazji powtórnego czytania znajdziecie pewnie w tej książce dużo więcej. a Tym bardziej ja tej książki nie czytałem więcej niż jeden raz. Natomiast to jest dla mnie tak oczywisty przykład książki, gdzie można nowe kontekst odnajdywać przy powtórnym czytaniu, że ciężko by było mi no, nie powiedzieć tego teraz wprost. I myślę, że ogromnym plusem jest również ta osobistość tej historii, że podczas czytania czujecie, że Steinbeck zawarł bardzo dużo siebie w tej książce i bardzo wyraźnie chciał, żebyś ty jako czytelnik poczuł pewne rzeczy, które czuł on i dlatego tak dużo serca i uwagi poświęcił rzeczom, które być może dla niektórych nie będą miały absolutnie żadnego znaczenia. Natomiast mnie ta książka absolutnie pochłonęła. Jeżeli ktoś też lubi wczuwać się czytając daną książkę w klimat, który panuje za oknem, to to jest idealna książka na lato. Um, I tak jak poprzednia recenzja na kanale albo jedna z poprzednich, czyli Terror, to była książka idealna na zimę, ta książka jest idealna na lato. Piękna książka. Brutalnie piękna w wielu momentach, ale myślę, że przez to, że ona nie jest tak. Um, tak mocno dramatyczna, tak jednostanie dramatyczna, jak niektóre książki Steinbecka. I jest w tej książce miejsce na jakiś delikatny oddech, lekki uśmiech, to moc pewnych scen i, i ból, które te sceny wywołują, jest dużo bardziej odczuwalny. Trochę tak jest w po kulturze generalnie, że jeżeli oglądacie film, który jest cały czas smutny, to ten smutek w pewnym momencie staje się dla Was normą. Natomiast jeżeli oglądacie film, który nie jest cały czas smutny i ma nawet momenty. Wesołe, to kiedy po tych wesołych momentach, momentach przestoju, oddechu następują momenty smutne i dramatyczne, to one uderzają dużo bardziej. I myślę, że Steinbeck to rozumiał. I dlatego losy tych obu rodzin są tak angażujące, bo Steinbeck bardzo dobrze potrafił literacko przenieść, przenieść na książkę e, ludzkie życie i to, jak ono jest zróżnicowane, jeżeli chodzi o ton. Nie jest cały czas dobrze albo cały czas źle. Piękna, mocna, wzruszająca książka. Nie jest może bardzo szybka. Um. Ale jest bardzo bogata. Bohaterowie mają cel, do którego dążą, i dobrze się obserwuje, kiedy do niego dążą. I dla mnie główną siłą tej książki jest to, że ona porusza takie tematy, które być może w kontekście tej biblijnej otoczki mogą się wydawać takie bardzo górnolotne i wiecie, nieludzkie, ale właśnie są bardzo ludzkie. I wydaje mi się, że na jakimś poziomie no, praktycznie każdy jest w stanie się odnieść do tego, co tutaj się dzieje. Bardzo bogate to było dla mnie doświadczenie, i to jest banał, ale myślę, że powinienem to powiedzieć. Czasami. Odczuwając inaczej, zapoznając się z jakimś tekstem kultury, macie takie wrażenie obcowania z czymś wielkim. I to nie zawsze jest do końca powiązane z tym, czy dane dzieło się Wam podoba, czy dane dzieło się Wam nie podoba. Możecie, wiecie, lubić filmy, które pewnie obiektywnie nie są wybitne, a są Waszymi ulubionymi. Natomiast czasem jest tak, że kiedy coś poznajecie, to macie to wrażenie wielkości. Możecie stwierdzić, okej, okay, to nie jest dla mnie, nie podoba mi się to, ale. Ciężko jest wam powiedzieć, ciężko jest wam stwierdzić w środku, że no dobra, to jest złe, bo tak, jakoś tak wewnętrznie czujecie, że to jest coś monumentalnego, jeżeli chodzi o jakąś taką daną przestrzeń popkulturową, w której się poruszacie i ja tak miałem z tą książką. Podobnie miałem z braćmi Karamazow, z kilkoma filmami w swoim życiu, nie wiem, kiedy grałem w drugiego Silent Hilla. nie miałem takich doświadczeń bardzo, bardzo dużo i jak najbardziej na wschód od Edenu to jest jedno z tych takich monumentalnych doświadczeń, które mogą się nie podobać. Ale myślę, że na jakimś poziomie zapadną w pamięć. No. I w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.